Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drysto52 i moi drodzy, witam was w 13 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, tutaj widzę, że się coś dzieje. Zły pomysł. I widzę, że wy w ogóle nie chcecie ze mną już rozmawiać. No to nie. No to może zrobimy tak. Nie, to był głupi pomysł. Dobra, to musimy troszeczkę pokombinować. Dobra, trochę nam to czasu zajmie. Na szczęście ładnie mi wchodzi podpalenie z broni. Może byśmy w takim razie was też podpalili. Chociaż wiecie co, może Irden zarzucimy. To też ładna obrażenka robi. Szczególnie na tych tarczowników. No widzicie. To tak naprawdę mu zjechało całe HP. Pięknie. Dobra, mogę sobie zebrać z nich lucik w sumie. Raczej nie pogardzę. Potem mogę sprzedać. I zobaczmy, o co tutaj chodzi. Do cholery jasnej. O, już po wszystkim? Tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić? Dostanę może wyciąg z krwawnika? Tak, ale na zapleczu. Proszę za mną. No dobra, mamy porozmawiać z nieznajomym, a ja mu chciał użyć drabiny, bo mam złe wspomnienia z nieużywaniem drabin. Dobra, co my tu mamy? Przyszedłeś. Dobrze. To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się, więc mów. Jakby to ująć? Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Borsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku. Na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną, bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zatopie. Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się, każdy weźmie co mu potrzebne, a potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, w coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo ulżnę ci łeb przy samym karku. Zdaję sobie sprawę z ryzyka. No to, jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? Wpierw powiedz, wiesz, czym w ogóle jest dom Maksymiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie, czy nie? A ty? Co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono. To powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad. Próbowałem. Nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system, oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać, więc zmieńmy temat. Chodzisz czy nie? Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja, Wiedźminie. Mówię z doświadczenia. Opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 redańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole. A za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne. W oknach dwie merytowe kraty. Ale
Każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość, więc nie rób pauz, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża, połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy, bo straż. Ale na wysokości 60 stóp jest okno. Bez grat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć, przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voilà. Czarno to widzę. Ta wieża ma ściany gładkie jak szkło. Nie wiem jak ty, ale ja nie dam rady się tam wspiąć. A ja wcale cię o to nie proszę. Daj mi skończyć. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści nam linę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Nie bardzo mam wybór. Niech będzie, wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może zginąć, jasne? Jak nilfgaardzkie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Bassi, rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią, że szczyptą saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego petka. Że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. Jaką mamy alternatywę? Kwinto. Najsłynniejszy kasiarz północy. Poszukiwany listem gończym w Kedwen, Lyrii, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu wpadł. Pojmał go niejaki Hans Sidaris, Condottier. Kojarzę. Ubiłem kiedyś dla niego archegryfa. Niezłe bydle. Hans czy potwór? W sumie to obaj. Czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy, a drugiego uwolnić z więzów. Przemyślę to sobie. Opowiedz mi o włamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku wysokości. Dlatego moją faworytką jest Eveline Gallo. Artystka cyrkowa znana szerzej jako łasiczka. Występuje teraz gdzieś pod Oxenfurtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacerkowa. Łamania? Oficjalnie nie, ale porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hoff, alias Mielony, Niziołek. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt mi pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Hugo ma na koncie więcej włamów niż ty potworów. Co ważne, 2 lata temu ukradł podłacanego wtórka z dachu nowigradzkiego ratusza. Więc spinać też się potrafi. Z tego co wiem, zaszył się w Oxenfurcie. W domu koło bramy na Nowigrad. Tylko uważaj. Mimo skromny, jest ponoć bardzo niebezpieczny. O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie. Nie życzę nikomu śmierci. Tylko chwilowej niedyspozycji.
do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. O, widzisz. Uważ tego specyfiku. Nastaw ucha w mieście, żeby ustalić, gdzie szukać kucharza. A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Dobra, zbieram się. Mam co robić. Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy pospołu dobierzemy się Horstowi do dupy. No dobra, namów Kasmira do udziału w skoku. Uda się do obozu najemników i porozmawiam z Quinto. Ja bym wzięła Quinto osobiście, żeby to zrobić jak najbardziej cicho. Także... sprawdźmy to. Zadania. Sezamie, otwórz się włamywacz, wiedźmińskie przyprawy. I Sezamie, otwórz się kasiarz. Włamywacz. Dobra, to może zaczniemy od kasiarza. Tylko ja bym tutaj chciała udać się do Quinto. Udaj się do obozu najemników i porozmawiaj z Quinto. Dobra, widzę, że to jest niedaleko. Także nawet możemy pobiec w sumie tak normalnie. O ile się... Weźcie, panowie, się. Dajcie żyć. Nie chce mi się bić. No i co, mamy obóz najemników i podejrzewam, że... Seriously? Dobra, bo nie mam czasu. Także musimy się najpierw bandytów pozbyć. Au! Ej no, granie pod obrażenia krytyczne widzę bardzo ładne. Dobra. Z kim mam pogadać? Z Hansem. Nie? Z więźniem? Ty jesteś Quinto? W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Hola, hola! Nie będzie żadnych przyjemności. Wara od klatki, wiedźminie. Najpierw groźbami pieniądze wyłudzasz, a teraz z moim więźniem chcesz knuć? Nie ma mowy. No dobra, to czym wam podpadł? Nam niczym. Ale paru bankierom musiał zaleźć za skórę, bo wyznaczyli niezłą sumkę za jego głowę. A że pan Hans Scidaris jest człowiekiem interesu, postanowił mnie pojmać i zgłosić się po nagrodę. Pozwolił ci się kto odzywać? Morda w kubeł! Quinto jest mi potrzebny, żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierzy czy ty? Tak jak mówiłem. Człowiek interesu. A ja mówiłem morda w kubeł. Nie przerywaj. Co to ja... A! Jak zapłacisz, to go puszczę. Tylko, że dla ciebie mam specjalną stawkę. Oskubałeś mnie. To teraz ja oskubię ciebie. A może gwint? Wykup. Jakie to przyziemne. Może zagramy o wolność Quinto w karty? Czemu nie? Ale jeśli przegrasz, cena za jego głowę wzrasta dwukrotnie. Wchodzisz w to? A co mi to? Wchodzę. Będę trzymał kciuki. Dobra, wiecie co? Wrzucimy sobie jeszcze tą gęstą mgłę do talii. Niech będzie, bo się może przydać. I gramy. Nie będziemy przedłużać. Skojatel. To nie powinno być trudne. O, jakie mam ładne karty. Co by tutaj wymienić? Może słoneczko wymienimy.
Dobra, zostawmy tak. Skojatel mają o jedną kartę więcej. No dobra, my może polecimy... Tak, wiecie, tak normalnie. Okej, już ruch dowódcy zaczyna. Spokojnie, spokojnie, damy sobie radę. Możemy puścić sobie szpiega na dzień dobry. Okej, gęsta mgła, nie wiem czy się przyda. Można puścić, bo ja nie mam, wiecie, gęstej mgły. Dobra, dobra, gościu, weź się tam, wywalaj się z kart, mi to tam nie przeszkadza. W sumie. Okej, przeciwnik spasował. To może my też byśmy dobili tak, żeby spasować. W ten sposób i zrobimy pas. Jak dla mnie brzmi to obiecująco. Okej. No i spasuję od razu. Gramy od razu na wyrównanie. Wiadomo, najsilniejsze karty zostawiamy na później. Także zacznijmy w ten sposób. Rzuci mi szpiega. Nie, nie rzucił mi szpiega. A nie, bo ja mam szpiega u siebie. Dobra, katapulta może być. No spokojnie, widzę, że on już kart za dużo i tak nie ma. Jak ma pożogę, to mnie to jakoś bardzo nie zaboli. Dobra, my puścimy sobie tak czwóreczkę. No dawaj. Raczej w porządku, myślę, jest. Okej, i ma jeszcze ostatnią kartę. To ja bym może rzuciła teraz gęstą mgłę. No i miał słoneczko. Nie boli mnie to. No oczywiście standardowo zrobimy tak, że wyciukciamy gościa. Tutaj podwyższamy, tutaj lecimy. Tutaj bardzo ładnie panowie się zrobią i jeszcze podwoimy. I kończymy gierkę. Wygrałeś tę rundę, wygraliśmy ogólnie całość. Pięknie. Ja też pas. Podliczmy punkty. Wygrałem. Przeszarżowałeś, Hans. Gdzie z takimi kartami robić manewr tretogorski? Dobra, zabieraj go stąd, bo szlak mnie. Co? Ale jak? Rybią ością. Wczoraj czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny? Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. Idź tam i spytaj o wyciąg z krwawnika. Dobra, ładnie. Teraz tak, Hugo Hoff albo Evelyn Gallo. Ja bym była za Evelyn Gallo. Tak sobie myślę. Weźmiemy płotkę i pojedziemy do niej bezpośrednio.
Fajnie będzie w sumie. Wolę Vengalo jakoś, szczególnie, że... Nie wiem. Jakoś bardziej mi pasuje taka zwinna młoda kobieta do włamań. Nie wiem, może jestem jakoś uprzedzona? A może nie? Dawaj płotka, bo nie mamy czasu. Pojedziemy od razu przez pola, łąki, lasy. A nie będziemy się męczyć, bo to jest bez sensu. Zobaczymy, co ona powie. Zobaczymy, czy trzeba będzie ją ratować z opresji, czy może jednak nie trzeba będzie. Okaże się. Namów Evelyn. No zobaczymy, czy to będzie trudne, czy nie. W sumie spoko. Jak tak dalej pójdzie, to zrobimy sobie skok w kolejnym odcinku w sumie. I to byłoby jak najbardziej dobre. Mamy ją. No to... Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz Maribor? Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Geralt z Rivii. Wiedźmin. A ty jesteś Evelyn Gallo, zwana Łasiczką. Przez przyjaciół. Spokojnie, Merin, nie nadymaj się tak. No dobra, a ty mów, czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Doprawdy? Jakiego rodzaju? Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść? Evelyn, błagam cię, nawet go nie znasz. Jak to? Przedstawił się, nie słyszałeś? Geralt z Rivii. Nie udawaj, że nie rozumiesz. Nie wiesz, czy można mu ufać. Nikomu nie można ufać. Na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem. No, słucham. O co chodzi? Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy, co do grosza. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie. Strzelać do celu. Evelyn, nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Ja też nie, wyjdzie w praniu. No, Wiedźminie, jak będzie? No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Wchodzę w to. Świetnie. To jak, zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią. Jak to? Już? Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. I trafiać. Dobra, raz kozie śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Geralt z Rivii. Zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dol Blatana i Binduze. Wow! Co? Kiedy ja... Geralt, łap za kuszę i do dzieła. No, powiem wam, że kiepsko to widzę. Na co czekasz? Strzelaj! No, wyciągaj kuszę. Dobra. Dobra. Jeszcze na stópce. Pięknie.
nowym numerem Geralta z Rivii kończymy nasz występ. Dziękujemy i do zobaczenia! Szkoda, że ten pan nie strzelił w elfa, ale by było śmiesznie. Wiesz, nie wierzyłem, że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Geralt. No i super. No, jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnice. Do zobaczenia, Wiedźminie. Dobra, zostało nam już tylko przygotować miksturę na przeczyszczenie. Także tak, robimy... Chyba... To nie jest w medytacji, prawda? Nie. To jest alchemia. Odwary, alkohole, no chyba nie. Zadania. Mamy to. Chyba jedna powinna wystarczyć. Używając wiedźmińskich zmysłów, podsłuchaj rdańskich żołnierzy. Dobra, to spróbujemy coś zaradzić. Dobra, próbuję się do płotki dostać. Chryste, panie. Mogę? Dzięki. No, dosiadamy. I jedziemy. No, to już ewidentnie zrobimy sobie skok w kolejnym odcinku, coś tak czuję. W sumie fajnie. Powiem wam, że Serce z Kamienia nie są dosyć długim dodatkiem, tak naprawdę, więc tutaj raczej dużo czasu nam to wszystko nie zajmie. Dobra, tutaj są jacyś ludzie. My w sumie jesteśmy praktycznie pod samym Oxenfurtem. Jak tylko zwolni mi płotka, farma złote kłosy. Co ciekawe, jeszcze tutaj nie byłam. Dobra, pojedziemy drogą. Tak jak przystało na dobrą osobę. Prosto przez most. Fajnie, ale odkryliśmy nawet jakiś nowy znacznik, czego się nie spodziewałam. A tutaj w sumie już nam się i tak płotka nie przyda. Bo będziemy dosyć wolno jechać, także możemy pobiec. W sumie mogłam jechać tak jak wiecie tam skrótem, a nie, że teraz biegniemy przez cały Oxenfurt, ale z drugiej strony, co nam szkodzi? W ogóle bardzo ładne niebo. Naprawdę super sprawa. Dobra, tutaj jest nawet jakiś płatnerz, ale nas to nie interesuje. Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Kurde, podeszłam. Żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Okej, musimy poszukać dalej w takim razie. W porządku. Posłuchajmy. A ten Horst Bolsolid ma jakąś córkę? Czemu pytasz? No pomyśl, wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak Bolsolid maść. Już ty się lepiej rodziną Bolsolid nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. Dobra, szukamy w takim razie dalej. Posłuchajmy. Jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z wędką. Ach.
Taki kucharz to Sky. Zamiast narzekać na improwizację, samemu nam jadło sposób. Ano, żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Dobra, to biegniemy. Spróbujmy tędy. No i zobaczymy. Musimy doprawić jedzonko. Na pewno będzie smaczne. Dobra, musimy go przekonać. No jak użyjemy akcji, to powinno być bez problemów. Mam nadzieję, że Geralt zrobi tak, jak myślę. Jak nie, to troszeczkę słabo. No, ale się okaże. Dobra, B. Co on jest tam na górze? Za dnia, dobra, to musimy tutaj przemedytować w takim razie. Medytacja do 6. Powinno być ok. Chryste, panie, widzieliście to? Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Ja dam ci znak. To nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. Dużo sobie zaśpiewałeś. Za dużo. Może jednak pomożesz mi bezinteresownie. Tak z dobroci serca. Pomogę. Tak z dobroci. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mru-mru. Rozumiemy się? Udaj się do domu zielarza. Dobra, a gdzie mamy jakieś miejsce do teleportacji? Najbliższe. Brama zachodnia. No i dobra. Wiedźmińskie przyprawy. Mamy to. To co, idziemy może pogadać jeszcze z naszym nieznajomym. Ja przejdę tędy przez płot. Nawet jak przejdę, to mi to gówno da. Jezus. Wejdę jakoś normalnie. No, Geralt, dawaj. Bo nie mamy czasu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz iść gadać, ale wydaje mi się, że możemy już to mieć odhaczone. Chyba nas od razu gra na skok raczej nie przeniesie, bo to byłoby dziwne. Co najmniej. Chyba, że zakończymy tutaj. Nie wiem. Witam. Może nie, może zejdziemy od razu na dół. I pogadamy sobie. Raczej od razu mnie gra w skok nie wrzuci. Akolia hrabiny Yvonne z Lan Exeter, to twoja sprawka, prawda? Prawda. Weszłam do jej sypialni porynnie. Wiedziałem, wiedziałem. Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich, konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Quinto otwiera drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy. I ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Wszystko pięknie, ale co jeśli coś pójdzie nie tak? Każdy jest zdany na siebie. Tak po prostu? W tym fachu nie ma miejsca na przyjaźń.
Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapek? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu z wieży. Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty. To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Nie ciągnąć za sznur. Tak jak mówiłem, dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Drzwiami, ale z tym sobie poradzisz. A jeśli pojawią się inne problemy, rozwiążemy je na bieżąco. Coś jeszcze? Tak na zdrowy chłopski rozum. Skoro do skarbca prowadzi sekretne przejście, którym mamy uciec, to czemu tamtędy nie wejdziemy? Dobre pytanie. No właśnie, czemu? Każdy korytarz ma dwa końce, prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu. A drugi prowadzi gdzieś pod miasto, ale nie wiem dokładnie gdzie. Wybornie. Ale gdybyś jednak... Gdybym to ustalił, nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie, próbowałem wiele razy. Coś jeszcze? Dobra, bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży, równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Wystawiono za mną listy gończe na całej północy od Jarugi po Góry Smocze, więc... Zajmę się tym. Ach, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Nie ma co. Wiesz, jak zmotywować zespół. Do zobaczenia na miejscu. No dobrze, moi drodzy, na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten film i w kolejnym spotkamy się o północy pod domem aukcyjnym Borsodich. No i dokonamy skoku. Cóż, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!